tutaj sobie już wrzuciłem końcówkę. Obiecałem, więc bierzemy się za Loncina. W dzisiejszym odcinku montujemy wydeszek. Plan jest, więc do działania. Ops. Walizka jest. Trochę syf już się zrobił w niej. Tak jest, jak się daje komuś używa narzędzia, kurde. Nie nas smaruje. Ale dobra, najważniejsze, że niby wszystko na razie w środku jest. No i dobra, i lącinek już bez plastików. Tak to tu wygląda. No ten wydech, no to totalna porażka. Przymierzymy nowy. Pasowałoby go chyba trochę wypuścić. Aha, to jeszcze jest taki problem. Ten plastik jest problem. Brakuje mi jednej śrubki, on musi dopasować i zeszlifować to wszystko tutaj, co zostało ze starego wydechu. Za mniejsze średnicy to akurat by było do tego. A mi się wydaje. Tylko znowu jak go tutaj dam, nie będę miał podpory do... podpory dobrej nie będę miał do tego. Do końcówki. Czemu się zawsze wszystko musi komplikować, no? No to powinno być tylko takie cyk, fuch. A nie kurna kombinacje teraz. Nie, dobra, nie ma co myśleć, działam. Szkoda czasu. Tutaj sobie już chwyciłem końcówkę. Mamy fleksa starszy do szlifowania. I szlifujemy dziada. Szkoda czasu, trzeba robić. Ciepłe. Masakra. Miałem końcówkę taką montować, ale tutaj byłaby troszeczkę chyba za mała ta rura. Ze skutera, z dyfuzora. Ale to troszeczkę chyba byłoby z przesady. Zmontujemy tamtego czerwonego, ale jak tamten czerwony nie da rady, to zamontujemy dwa takie. Dwa cienkie po dwóch stronach. Jeszcze nie powiedziałem hop. Jeszcze się nie poddałem. Będzie Loncin cicho chodził. Dobra, to czas chłodzić. Mam teraz dylemat, bo pasowałoby zbiornik odkręcić, ale mi się nie chce. Nie chce mi się zbiornik odkręcać. Kurde, rzucę szmatę i może będzie ok, nie? Jak myślicie, będzie ok czy nie? Będzie ok, kurde. Rzucimy szmatę, będzie fajnie. A najwyżej będzie pokaz pirotechniczny.
Kurde, nie jest okej. To bardzo nie jest okej. Zbiornika mi się paliwo leje. O. Te dziury są na wylot. Normalnie BHP. BHP po całości. Może się nie zapali. Nie mam kosa gaśniczego, tak to by przyłożył kocem. No nie wiem, no, niby opary będą, ale lenistwo bierze górę. Dobra, ostatnie przymiarki. Ostatnie przymiarki. Tyle nie odegnę tego. Kurde, będzie brzydko wyglądać. Lepiej to puścić tu. I zrobimy taki super wystający wydech i tyle. Super wystający zrobimy. I tak muszę łapkę przespawać i tak muszę przespawać. Zrobimy takiego pierona jak w tych starych 450 crossach, kurde, nie? No niby jest tu moc, no to musi tak zrobić takie wystające. O, tak. Ja pierdolę, jest jakiś tak, kurde, że po skosie. Tak zrobimy. Dobra, tnę.
Dobra, można powiedzieć, że jest gotowe. Rura tutaj jest spuszczona gdzieś tak z 1,5 cm, 2 cm, więc nie obspawywałem tego tutaj dookoła dobrze, tylko poheftałem w paru miejscach, tak żeby się tylko trzymało, bo ja bym w przyszłości chciał coś tam kombinować albo to przekładać do czegoś innego, no to będę miał łatwo to zdemontować, nie? Udało się, bo średnica rury jest taka sama jak wydechu. Niestety to wygląda tutaj tak, jakby było lekko przyłamane, ale się nie dało inaczej tego zrobić, żeby to tak w miarę pasowało, nie? Tutaj też to mocowanie mi się trochę nie pasuje, znaczy trochę to brzydko wygląda, no ale chciałem ten wydech odsunąć od koła jak najbardziej, żeby nie było znowu pod lącinem, tak żeby to też w miarę to wyglądało. A tu też tak prostego mocowania się nie dało zrobić, musiałbym ewentualnie dawać jakieś tulejki dystansowe, ale ten lącin za niedługo będzie i tak przerabiany, więc nie chciało mi się za bardzo jakieś tam dotaczania robić. No, tyle. Procedury składania nie będę za bardzo wam pokazywał, zrobimy to szybko, timelapse'a, ale wcześniej sprzątnę ten cały syf. No i to co najważniejsze, będziemy go zaraz odpalać, sprawdzimy jak to tutaj wszystko, jaki on jest głośny, nie? To jest najważniejsze, oby jak najcichszy był, bo głównie o to chodzi. Końcówka jest potężna teraz w porównaniu ze starą. No prawie, że dwa razy dłuższa, więc no i w tym jest wata, a w tym już waty nie ma, więc w teorii powinien być fajny cichy, ale jak będzie, to zaraz zobaczymy. No i dobra, wiekopomna chwila, palimy padakę. Oczywiście wcześniej ubiorę racingowe rękawiczki. Będzie się zastanawiał się po co. Ten sprzęt nawet na luzie jest niebezpieczny. Ciężko go utrzymać. Dobra, palmy dziada. Może bez sania odpali. O ja. Stoi jak to taki jest. Bez sania nie odpali. I dobrze ustawiony gazik. Coś się odpali, badamy. Chodzi naprawdę dużo ciszej. Tylko muszę gaźnik przeregulować, bo jest troszeczkę go dławi na wydechu. Wcześniej tu był tak jakby teoretycznie coś jakby komora rozprężna i wysysała te spaliny z wydechu, a teraz tak jakby dławi go. To jest troszeczkę dłuższy wydech o mniejszej średnicy i muszę gaźnik przeregulować pod to. I dlatego tak miał ciężko na początku. Walnął czarnym dymem, czyli zalewa go. Trzeba mu dać mniej paliwa. Teraz. Ale jest kolosalna różnica, tak wam szczerze powiem. Jak siądę na motorze, to mnie chyba o ja wsypieram gorący wydech. Jak siądę na motorze, to pewnie mnie słyszycie normalnie, nie? Nie no, jest fajnie. Burcy, burcy.
troszeczkę. Jest taki basowy, dość mocny dźwięk. Ale nie jest taki dźwięk, żeby ludzie się tutaj dookoła sąsiedzi darli, więc mi się wydaje, że jest ok. Możemy jeszcze mu pieprznąć konkretnie na gazie. Przydałby się jeszcze DB chwilę. Bo jest ciszej, dużo ciszej, o połowę ciszej, ale dalej jest jeszcze troszeczkę głośno. Więc DB killer by się jeszcze przydał. Jak dla mnie, bo dla was to może to być wystarczająco fajny dźwięk, nie? Ale dla mnie, no ja chciałbym jak najciszej, żeby było. No to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Operacja się, można powiedzieć, że udała. Jeszcze tam drobne niedociągnięcia. Nie jest tak, jakbym chciał. Ale przynajmniej wiecie, jak ten wydech będzie w Loncinie brzmiał. Możecie go kupić prawdopodobnie na Allegro. Jak znajdę, to pewnie na początku gdzieś filmu. Teraz pewnie widzicie jakąś aukcję mniej więcej, jak to wygląda, ile to mniej więcej kosztuje. Pewnie więcej niż ten Loncin warty. No ale no cóż, poradzimy. No. Dobra, to ja się z wami żegnam. Widzimy się niebawem w kolejnym odcinku. Trzeba się zająć tym kołem z tyłu. Chociaż tak szczerze, mam coś ciekawego dla was do pokazania, a także do przetestowania. Będzie śmiesznie. Tyle wam mogę obiecać. Wyczekujcie niebawem na kolejny odcinek, więc do następnego. Na razie, trzymajcie się. Hej!